W dzisiejszym odcinku zrobimy krótką symulację, co może stać się z Bitcoinem już jutro, oraz pokażemy parę newsów z naszego podwórka oraz ze świata, a także najważniejszy news o tym, jak Chiny mogą być pozwane przez koronawirusa i jaki związek jest właśnie z tym Wuhan oraz Chinami. Jeżeli myślicie, że Was to interesuje, oczywiście zapraszam na odcinek jak zawsze, daily. Witam wszystkich, ja nazywam się Maciek, a to jest 321 Krypto. Skomplikowane odkomplikowujemy. Wszystko, co tutaj powiem, jest tylko i wyłącznie moim zdaniem. Zaczynamy! Więc Bitcoin. Zaczniemy pierw od góry. Spójrzcie, każdy mówi tutaj właśnie teraz o Bitcoinie, co się z nim stanie, że spadnie do góry. Jest to typowa taka bear flaga, idzie do góry, jednak jest to bardzo silna struktura, czyli coś pcha ten rynek. Jeżeli zobaczymy sobie na energię frakcyjną, spójrzcie. Mamy dosyć dobrze rozwiniętą tygodniówkę. Mamy dobrze rozwiniętą dniówkę. Co prawda nie podoba mi się tutaj ten cykl, ale mamy spadający tutaj histogram na MACD oraz RSI tak samo jest ułożone jak na bear flagę tutaj właśnie w tym wzrastającej cenie tutaj, ok? I teraz jeżeli sobie na przykład nałożymy, można ułożyć to w taki sposób, mniej więcej, ludzie mają właśnie takie rzeczy. Charakteryzuje się to wyłamaniem mniej więcej na podstawę gdzieś tutaj około 5000. To jest taki pierwszy cel, taki pierwszy analizy. Inni mają też, zaraz wam powiem dlaczego patrzę na innych na przykład, ok? Bo to też się tutaj kryje. Inni mają ten wzrastający taki clean tutaj. Okay. I on też charakteryzuje się wyłamaniem. Jego target w sumie bierze się mniej więcej tutaj, byłby to przedział 5400. Wątpię, żeby spadło to tutaj na 4000 i w ogóle tak jakoś nie widzę tego technicznie. Ale mamy dosyć dużo energii, mamy na piątce ruch, chce iść w którą stronę i zagina nam tutaj właśnie na piątce i ten histogram, znaczy ten stokastyk na piątce, moment obrotowy, ok? Więc w tej chwili jest tutaj chop index, znaczy jest market typu takiego choppy, że nie wiadomo gdzie jest trend, zobaczcie, nie można wyznaczyć lower high ani higher high, jest po prostu cały czas taki poczopowany i jeżeli sobie zmierzymy ten rynek tutaj i cel, zobaczcie, możemy wyznaczyć trójkąt. O. Proszę bardzo. Chociaż można też zrobić z tego nawet i trójkąt o równej podstawie, gdyż on się charakteryzuje takim spadkiem. Zazwyczaj ten trójkąt o takiej podstawie nazywam BTC pattern, gdyż kończy się on fiaskiem, tak jak było właśnie w BTC w 2017 roku. No i powiedzmy, że wyłamanie tego trójkąta byłoby na tutaj tym poziomie do 7600. Dzisiaj właśnie też pojawił się taki inny fragment, inna analiza na Telegramie u nas i też ją pokażę, gdyż coś tam prosił. Ja zaraz może tutaj ją znajdę, momencik. Tu Adrian dał tą analizę. O, bodajże to ta analiza, tak? Zaraz, momencik. O, jest to tutaj. Zaraz zrobię tylko screenshota. Proszę bardzo. O, tutaj właśnie dał taką analizę.
Zmierzył on poprzez Fibonacci od ostatniej korekty, od ostatniego swing testu. No i wychodzi, że mamy teraz właśnie tą silną strefę 50 i 60. Ułożył Fibonacci odwrotnie, nie jako retracement, tylko po prostu jako opór. Czyli za każdym razem, jak wzrasta cena, to każdy z tych progów jest jakby dla niej coraz większym progiem. I próg Fibonacci 0,60 jest tutaj właśnie progiem jakby złotą kieszenią, tylko że odwrotną. Najbardziej właśnie jest tutaj bolączka, więc w tej chwili cena się przebija. Jeżeli przebilibyśmy ten tutaj fragment tego tutaj wybicia, zaraz sobie zobaczymy, to byłby to ten z rysunku. Czyli ten target mój poszedłby do końca tego, co pokazuje właśnie Adrian. I wtedy nastąpiłoby odbicie, czyli nie przeszłoby dalej. No jest to bardzo ciekawe. Zobaczymy, jakby się to tutaj zrobiło. Wtedy byłoby taka idealna bull trap, gdyż wszyscy tutaj władowaliby się na long i spuszczeni zostaliby do toalety. Więc zobaczymy, jak to się będzie przestawiało. Ja osobiście mierzę w sumie Fibonacci nie od ostatniej korekty, a od podstawy do całości na bardziej takim long termie, żeby zobaczyć. No i zaraz sobie zobaczymy, gdzie jest w tej chwili, gdzie jesteśmy w tej chwili. Podobnie na 0,30 już u mnie, ten przedział już jest słabnący, tu już dawno go przeszliśmy, ale jeżeli skrócimy sobie te wiki, bo one były takie dosyć proste, więc w tej chwili jesteśmy na 50 powyżej, ok? Zaraz, tylko że ja mierzę co innego. O, tak mniej więcej. Pierw tak, czyli 0,60. Tak, jest to bardzo podobne i ten sam poziom jest tutaj wymierzony, więc nie ma to za bardzo znieczenia, czyli taka sama długość Fibonacci u Adriana i od tego, co ja odmierzyłem. No ciekawy scenariusz, zobaczymy. Czyli próg 8500 byłby progiem znaczącym. Zaznaczymy go tutaj i zobaczymy, czy będzie odbicie i przejdziemy dalej. Dobrze, jutro nie są rynki czynne, giełdy nie są czynne, więc za bardzo nie będę analizował dzisiaj tych różnych walut. Zobaczcie, wszystko idzie tak samo, jak powiedziałem po ostatnim dniu. Każda z tej formacji, prawdopodobnie dolar jest tak samo w formacji, zgadza się, więc nic się nie zmienia. To, co wczoraj powiedziałem, wszystko jest w tej samej chwili. W tej chwili wszystkie te giełdy się zatrzymają. Podejrzewam, że srebro tak samo jest w kumulacji. Zobaczcie, już tutaj jest opór, widzicie, i pewnie będzie szło w tym trybie. Nie ma za dużo energii, żeby coś można było zrobić na dniówce. Tak, rośnie energia, więc to jest najlepszy układ taki w tym, żeby szło. Dzisiejszym bohaterem był na przykład Link. Zaraz, gdzie jest Link, który po prostu podbił serca chyba wszystkich. W tej chwili troszeczkę spada, można go shortować. Jednak Link nie poszedł bez niczego. Zobaczcie, dzisiaj na właśnie Gemini, czyli Gemini, giełdzie w USA, Link został właśnie dodany i stąd właśnie ta pompa. Wszystko poszło do góry, więc ten właśnie Link, kto by się spodziewał, właśnie poszło, całe wszystko poszło właśnie do góry. Jeżeli zobaczymy sobie wiadomości, to ten nasz logarithmic growth, czyli logarytmiczny wzrost, wypadliśmy z tego tunelu do nieba, jednak spójrzcie, tutaj już wracamy do niego i poprzez tą właśnie taką niefortunną spadek na giełdzie, to nas właśnie spotkało. Jednak jeżeli sobie wyznaczymy, zobaczcie, tutaj krzywą, ok, spójrzcie, tutaj do tego momentu może być jakieś zaraz wyłamanie o długość tej długości, czyli mniej więcej tyle, to by świadczyło o tym, że możemy mieć tutaj właśnie nowy all time high z tego właśnie oscylatora, więc no, kto wie, może właśnie ta cena będzie właśnie się wyłamywała teraz, zobaczymy. Jak to jest? Wszystko pokaże czas. Oxfam ostrzega, że właśnie wirus może popchnąć 500 000 ludzi w biedę, czyli ogólny taki spowodowany właśnie tym chaos, całym właśnie wirusem może przyczynić się do wielu utrat miejsc pracy, a także tym, że ludzie będą po prostu musieli walczyć o jedzenie, a nie o jakieś tam inwestycje. Jeżeli sobie zobaczymy, to zobaczcie,
mamy 10% już siły roboczej jest bezrobotna i 17 milionów ludzi ogólnie złożyło podanie o bezrobocie w ciągu ostatnich 3 tygodni. 17 milionów w ostatnich 3 tygodni. Pamiętajcie, że Polska jest nastawiona na to samo. Wy musicie zrozumieć, że to, co się dzieje w Stanach, to jest początek. Tak będzie w każdym kraju. Ludzie myślą, że to odejdzie, niektórzy robią remonty. To pamiętajcie, to nie minie tak szybko. I jak już się skończy, to waszych miejsc pracy nie będzie. A ci ludzie, nawet jak macie swój biznes i on przetrwa, nie będą mieć pieniędzy, żeby ubierać się w waszym biznesie. To jest właśnie cały ten paradoks, to jest właśnie ten kosmos. A to, że rząd daje pieniądze, trzeba będzie te pieniądze zwracać w podatkach. VAT, nie wiem, 25-28% będzie. Wszystko pójdzie do góry. To tak nie działa. To tak nie działa. Rząd nie będzie drukował tych pieniędzy, bo te pieniądze stracą wartość. Amerykanie nie spłacają kredytów hipotecznych. O ponad 1000% w ciągu jednego miesiąca wzrosła właśnie ten miernik, ta liczba, czyli zobaczcie, to jest w Stanach, ok? I w tej chwili dużo ludzi w Polsce nabrało kredyty na piękne mieszkania, piękne domy. Deweloperzy naganiali tych ludzi. Sam widziałem te różne panele dyskusyjne, jak młodzi ludzie tam, no nie tylko młodzi, siadali i tak, że on chce wziąć drugi kredyt na inwestycje i brali. I co z tego, że w komentarzach pisałem, że to jest scam, że po prostu nie powinniście tam chodzić, to są deweloperzy, oni zawsze będą sprzedawać. To dostawałem błotem w twarz, ale co z tego? Po prostu ludzie są zaślepieni. Dlatego wstąpiłem na giełdę, ponieważ widzę te reakcje i wiem, jak już je czytać. Od połowy 2019 roku cały czas mówiłem o tym. I teraz mamy to. Mamy ten efekt. Mamy efekt tego właśnie, tego wszystkiego, co się teraz dzieje. Na przykład spójrzcie, jaki boom miałem, w sumie nie wiem, gdzie są te dane za bardzo, jaki akurat później to gdzieś pokażę. Na Telegramie ostatnio dałem właśnie taki wykres, że nic przez pół roku nic nie miałem prawie widoczności, aż tu nagle w grudniu wszystko zaczęło się zmieniać. I właśnie zaczęło się wszystko zmieniać. Tak właśnie to wygląda. Zobaczymy sobie na blockchain, na hash rate. Zobaczcie, hash rate wraca do gry. Hash rate to jest siła sieci, czyli moc obliczeniowa. Jeżeli ktoś by chciał przeprowadzić atak na przykład na sieć, to musiałby dysponować wprost proporcjonalnym takim tutaj właśnie przyrostem tego hash rate'u, żeby po prostu osłabić sieć, więc żeby transakcje były potwierdzane, żeby nikt nie mógł temu po prostu skolidować, to jest to bardzo ważny czynnik. To właśnie świadczy o tym, jak rozwija się Bitcoin, jak stabilny jest. Więc zobaczcie, wracamy właśnie z hash rate'em, tutaj byliśmy na topie, tu był spadek, czyli sytuacja już jest w sumie bardzo dobrze. Mamy tutaj taki próg przy 100 właśnie milionach właśnie tych terahashów, także nie jest źle. Fear and Greed Index, zobaczcie, 22. Nadal rynek się boi, ale już troszeczkę się odsunął. Zobaczcie, w poprzednim tygodniu było 14, w poprzednim miesiącu 10, czyli jak był ten spadek. No i wracamy do naszych wiadomości. Patrzcie tutaj. Nakaz zasłania twarzy, czyli wszędzie wprowadzane jest to, co było wprowadzane w Korei Południowej, w Chinach. Każdy musi właśnie mieć maskę na twarzy. Tutaj też, gdzie mieszkam w Irlandii, wkrótce pewnie to się pojawi, gdyż każdy kraj coś takiego właśnie generuje. To daje to, że daje tą akcję, jaką możemy zrobić, żeby spłaszczyć tą taką krzywą i żeby nasze systemy medyczne miały szansę zawalczyć z tym koronawirusem, czyli spowolnienie tego wirusa. I to jest dobry artykuł na Bankierze, jak nigdy się ukazał. 10 strasznych wykresów o wirusowym właśnie tym krachu, które warto zobaczyć. Wykres amerykańskiego rynku pracy, czyli to, co mówiłem. Ciach! Te miliony tutaj, to jest właśnie dane tygodniowe, czyli to już jest trzeci wykres z rzędu. Popłoch na GPW, to tutaj nie ma sensu, co się spodziewać, i na SP500, proszę bardzo, tak samo zachowują się. Czyli z GPW zostały wypłacane pieniądze, żeby pogryźć tak zwany margin call w giełdach tych większych, jak SP500. Jeżeli tam wszystko spada, broker dzwoni i mówi, albo będzie kasa zaraz, żeby pokryć tą stratę, albo jest likwidacja.
No i wtedy wypłacamy ze wszystkich różnych rzeczy, czy to jest Bitcoin, czy to jest jakieś inne giełdy i ładujemy w SP500, gdyż nie ma wyjścia, albo stracimy wszystko. To głównie chodzi o fundusze emerytalne i właśnie takie różne pension funds i fundusze hedgingowe, bo to one właśnie tam są, żeby dać zwrot na emerytury. I jak już jest taki margin call, to się nazywa, bo ludzie przecież tradują z dźwignią, to wtedy ludzie sprzedadzą nawet, nie wiem, ten zlew w kuchni, żeby po prostu pokryć straty. Gigantyczne spadki na niektórych spółkach. No to jest właśnie z WIG-u, to nie ma sensu, bo to i tak jest połączone z tym poprzednim długiem, czy poprzednim tym rysunkiem. Indeks nastrojów inwestorów Sentix, czyli to jest jakby nastrój inwestorów dla gospodarki, dodał spadek. Czyli w 2009, zobaczcie, w poprzednim kryzysie tak samo sięgnął dna. I teraz zobaczcie, to jest bardzo dobry wykres. Zobaczcie, tu był double bottom. Widzicie? Tutaj wszędzie były pojedyncze takie twory. Tu można było utworzyć head and shoulders i zobaczcie, targetem tego był właśnie tutaj ten target. Potem znowu spadliśmy tutaj. Więc spójrzcie, tu mamy double bottom, taki mniej więcej miał być formułowany, ale zszedł niżej i potem wszystko poszło. Więc zobaczymy, czy teraz nie będzie odbicia tutaj. Czyli pójdziemy trochę do góry, tak jak teraz mamy te rally na SP500, że wszystko idzie do góry, a następnie wszystko spadło. Kto wie, może właśnie na SP500, zobaczcie, tutaj tylko włączę, SP500, kto wie, może mamy do czynienia właśnie z V-shape recovery, czyli taką kreską. Spójrzcie, jak to ładnie poprzez drukowanie bilionów pieniędzy wyszło nam tutaj. W tej chwili przeszliśmy tutaj właśnie ten kanał i być może jest to retest kolejny i znowu pójdziemy do góry. Wcale bym się tego teraz już nie zdziwił. Myślałem, że będzie właśnie tutaj, spotkamy się i polecimy, żeby zadokować wszystkich, ale no nie bardzo. Jednak jak długo ta gospodarka może być podnoszona, jeżeli nie będzie buybacków, nie będą ludzie mogli inwestować, bo jest recesja, nie będzie miejsc pracy, będzie mnóstwo pieniądza dodrukowanego, to ktoś wreszcie sobie zada pytanie, po co pracować i w ogóle generować ten pieniądz? I wtedy będzie znak zapytania dla pieniądza fiducjalnego, gdyż tak samo jest w Wenezueli, Argentynie, tak było też w Turcji i w innych. O, patrzcie, nawet utworzył mi się VAT. I w innych krajach, także no, zobaczymy. To tak bez końca. Nie ma sensu w ogóle pompować tej giełdy, bo nie będzie kupujących. O to chodzi. Nie będzie w ogóle tego, tylko każdy będzie kupował, nikt nie będzie sprzedawał, bo to Fed będzie kupował wszystko. Więc cały to jest właśnie w tym paradoks. W tym drukowaniu. I zobaczcie, news, który tutaj właśnie rządzi. Patrzcie, to jest Sky News, ok? I podają, że w Chinach może Chiny mogą być pozwane właśnie za właśnie rozprzestrzenianie się tego wirusa. Jak podają jakieś tutaj investigation ichne, robili właśnie research tutaj i spójrzcie, tutaj są dwa laboratoria właśnie w tym okręgu Wuhan tutaj, które zajmują się, i tutaj uważajcie, wirusami pochodzenia od nietoperzy. I tutaj mniej więcej na tym rynku, tutaj dowiedzieli, że właśnie nie było. To jest ten market, ale tutaj gdzieś obok jest jeszcze jedno laboratorium wokół tego i tutaj jest właśnie ten Virology. I o to chodzi, że to tutaj wyciekło wszystko, ten właśnie wirus, mniej więcej tutaj, bo tu jest ten seafood market, czyli owoce morza, nic nie jest sterylne, tylko sprzedawane tak jak jest. I tutaj stąd właśnie, bo tutaj były pierwsze objawy tego zachorowania, stąd i tu gdzieś jeszcze jest jedno laboratorium, mogło właśnie wyciec to wszystko, że ktoś coś po prostu zrobił, bo oni się właśnie tym zajmują. I jakiś taki investigation tutaj zrobili, już oficjalnie, to jest oficjalnie wiadomość, właśnie to jest właśnie ten taki break, bo zobaczcie, to już podają nam tutaj, że coś będzie się działo w kolejnych miesiącach pomiędzy USA prawdopodobnie, a Chinami. No, obserwujcie, bo to jest bardzo taki krótki właśnie tutaj odcinek i to właśnie pokazują właśnie to wszystko, więc jeżeli już oficjalnie na Sky News, czyli taki propaganda TV, mówią o czymś takim, to oglądajcie różne newsy na różnych YouTubach, gdyż no, coś się dzieje na rzeczy, to nie spodziewałem się, że Sky News coś takiego po prostu zrobi. Taki news, to już znaczy, że mają zielone światło na coś, tylko pytanie jest na co. I jak się okazało, to Chiny wiedziały już o tym outbreaku całym w listopadzie.
rozumiecie, w listopadzie, a dopiero podali to po którymś tam styczniu, prawda? I jeszcze jedno, zrobili tam jakiś koleś tam obserwował jakieś ciężarówki i one coś tam miały do czynienia z utylizacją właśnie jakby zwłok ludzi, czy tam jakichś takich korpusów różnych. I o to chodzi, że ktoś tam przeliczył coś tam te ciężarówki i wychodzi, że jest ogromne zaniżenie danych, jeśli chodzi właśnie o zachorowalność i jeśli chodzi o właśnie Chiny, niż właśnie podane jest tutaj na tych właśnie oficjalnych danych. W tej chwili mamy ponad prawie 1 600 000 już zachorowań, w tym w Chinach, zobaczcie, w Chinach nic się nie rusza, te dane zatrzymały się w jednym miejscu, patrzcie, płaska. Wątpię, że to tak się utrzymało, bardzo to wątpliwe to jest. Patrzcie, Chiny USA już ma prawie 500 000 ludzi chorych. I mówiłem, że już jak mieli tylko 600, to mówiłem, że jest około 24 tysięcy. Polecam ten artykuł, który dałem na Telegramie, właśnie jak obliczać tą całą sferę ludzi chorych. Czyli mierzymy ilość chorych, znaczy śmiertelnych, razy 8 bodajże, nie, liczbę wykrytych razy 8 przy właśnie tam ilości zachorowań, jeśli mamy tej formułki, to wychodzi na to, że teraz tutaj będzie taki skok do góry, że zobaczcie, że o, spójrzcie na to, w Stanach będzie taki skok do góry, że to prawdopodobnie osiągnie około 1,5 miliona do 2 milionów w przeciągu kolejnych 8 dni. W Stanach, tylko w Stanach. Więc zobaczcie, wszystko to nabiera takiego tempa, no i zobaczymy, gdzie to się skończy. Jeżeli normalnie pozwą Chiny, to no nie wiem, ja to będę obserwował, bo to aż mnie zszokowało. Więc to tyle na dzisiaj o crashu, jakim właśnie jest w tej chwili w Stanach się zaczyna, że ludzie nie spłacają swoich po prostu kredytów, tak jak to tutaj pokazywałem. To jest dopiero początek, o tym też pewnie będę wspominał w różnych wiadomościach, gdyż tak samo będzie też w Polsce, że ludzie przestaną spłacać kredyty, o czym mówiłem, i ceny tych domów polecą na łeb, na szyję. Podejrzewam, w 2-3 latach będzie to spadek 60, a nawet 75% za te młodziutkie mieszkania. Więc trzymajcie się, na razie, nie zapomnijcie zasubskrybować, dołączyć do Telegrama i uczyć się czytania wykresów giełdowych, bo tylko tak będziecie mieć swoje emerytury. Na razie!